Hejka, cześć Maneczku, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj krótko i na temat Nokia 5110. Ułączmy sobie może najpierw telefon, zobaczmy co tam pod baterią się chowa. Już mamy styki. Sobie zakryję tabliczkę znamionową, żebyście nie widzieli e-mailu. Tutaj mamy kartę SIM, tu jest włącznik, antenka, klawiatura zwykła, nie mam żadnych guzików bocznych. Dobrze, włóżmy sobie z powrotem bateryjkę. Taka ciekawostka, bateryjka ci do mnie samo przyszła. Odpalmy. Telefon ten akurat egzemplarz ma na karku 23 lata. 22-23 lata. Dlaczego? A no dlatego. Jeszcze raz. No. Co my mamy tej za ciekawostki? Mamy wąsza. O, nawet udało się trafić. Dobra, nie będę teraz wąża grał. Telefon kupiłem, no, w dość dobrych pieniążkach, bo za niecałe 40 zł sam telefon i za 30 zł bateria. Oryginał oczywiście, już w technologii litowo-jonowej, gdzie te telefony zaczynają się od 50 zł w dobitym stanie. No, w takim stanie, że to jest jeszcze w miarę niepołamane. No, fokus. Widzicie, to jest u mnie delikatnie pęknięte. No, fokus nie wyłapie tego. Spróbuję doświetlić troszeczkę. Strony będzie. No nie, nie wyfokusuje. Ale tu jest u mnie delikatnie pęknięte. Na szczęście miałem takie gorsze stany, że tu pękało już mocno fest, tak dosyć. A tu jest jeszcze cacy. Jedyne co jeszcze wymieniłem, to jest cała płytka z podświetleniem i klawiszami, ponieważ tamte klawisze oryginalne dosyć ciężko chodziły, to jak widać fajnie chodzą. No i co? Jeśli chodzi o porty, skromnie DC oraz taki rozszerzeń, można powiedzieć. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o porty. Bardzo prosty telefon z 2000 roku. Produkcji ogólnie było od lat 80. czy tam 90. jego, więc jest to i tak, moi drodzy, staruszek już. Ja go kupiłem do kolekcji, można powiedzieć. Jeszcze będę miał kilka telefonów do zaprezentowania, ale to mało wszystko z czasem. Tu leży na przykład jeden, ładuje się. To zobaczycie w kolejnym odcinku, w którymś z serii retro. To taki mały spoiler. Nie powiem wam dokładnie co to za model, nie powiem wam dokładnie co to jest i tak dalej. Dowiecie się tego w kolejnym odcinku. Ja się z wami powolutku żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Wybijajcie na inne moje filmy, zachęcam również do oglądania kolejnych moich odcinków. Piszcie też, co wam, czy wam się podoba taka seria retro, gdzie pokazuję starsze telefony z minionych lat. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Bajo jajo.